ruszył proces kierowcy autobusu PKM Katowice, pod kołami którego w lipcu zeszłego roku zginęła młoda kobieta. Łukasz T. do Sądu Okręgowego w Katowicach został doprowadzony z aresztu. Mężczyzna oskarżony jest o zabójstwo 19-letniej Barbary oraz usiłowanie zabójstwa trzech innych osób. Po przeprowadzeniu obszernego śledztwa, przesłuchaniu świadków, przeanalizowaniu materiału przede wszystkim pochodzącego z nagrań czy to monitoringu samego autobusu kierowanego przez sprawcę autobusu, który stał obok, nagrań dokonanych przez świadków zdarzenia, po przeanalizowaniu pobranych próbek materiału dowodowego został sformułowany akt oskarżenia, który pozwolił na zarzucenie oskarżonemu popełnienia trzech przestępstw. Jedno to z artykułu 178a paragraf 1 kodeksu karnego oraz dwóch dotyczących pozbawienia życia i usiłowania pozbawienia życia w sumie czterech osób. Jedna osoba usiłowanie pozbawienia życia, zdarzenie, które niejako zapoczątkowało to, co się działo na ulicy Mickiewicza. Artykuł 178a paragraf 1 kodeksu karnego mówi o prowadzeniu pojazdu w stanie nietrzeźwości. U oskarżonego Łukasza T. wykryto znaczące ilości tramadolu, które są równoważne z zawartością alkoholu we krwi przekraczającą 0,5 promila. Ponadto wyniki badań wykazały śladowe ilości amfetaminy. Mężczyzna nie przyznaje się do postawionych mu zarzutów i wyjaśnia, że do momentu dojazdu do zajezdni nie miał świadomości, że ktoś trafił pod koła jego autobusu. Wyznał, że działał pod presją agresywnego tłumu napierającego na przednie drzwi pojazdu i nie wie, jak to się stało, że autobus ruszył do przodu prosto w grupę ludzi znajdującą się tuż przed nim. Tutaj działo się to wszystko na tyle dynamicznie i w ciągu paru sekund, że postanowiłem... Postanowiłem pojechać tym autobusem na zajezdnię. Czyli na tym przystanku, proszę pana, pan nie otworzył drzwi, tak? Nie otworzyłem, nie otworzyłem. Na tym przystanku na Mickiewicza nie otworzyłem drzwi, czyli pasażerowie jechali dalej z panem. Tak, postanowiłem właśnie tych pasażerów. I pasażerowie jechali dalej ze mną. Bo stwierdziłem właśnie, że lepiej już tych pasażerów zabrać na zajezdnię. Tak. Tam mamy ochroniarzy. I tam będzie po prostu bezpieczniej, żeby zareagować później na całą tą sytuację. Ten tłum, jak cały czas robił ten mniej autobus. Jednocześnie oskarżony kilkukrotnie podczas rozprawy podkreślał i powtarzał, kierując słowa w stronę obecnego na sali ojca pokrzywdzonej Barbary, że bardzo żałuje tego, co się stało i gdyby tylko wiedział, że znalazła się ona pod kołami autobusu, na pewno by się zatrzymał. Wielokrotnie deklarował również chęć zadośćuczynienia rodzinie, choć sam przyznał, że nie wie, jak miałby wycenić ludzkie życie. Podczas poniedziałkowej rozprawy nie przesłuchano nikogo więcej, a kolejną wyznaczono na 22 listopada. Na jednym z gliwickich osiedli zginął 7-letni chłopiec. Do potrącenia dziecka doszło wczoraj przed 18 przy ulicy Czernego. Według wstępnych ustaleń policji chłopiec wbiegł na jezdnię prosto pod nadjeżdżający samochód. Prędkość auta w tym miejscu powinna wynosić 20 km na godzinę. Straszna, muszę pani powiedzieć, że mieszkam w tym budynku, ale to było straszne. No gdzie ja pogląda? Aż mi zimno, aż mam dreszcze. Nie, niewyobrażalne. No, jeszcze na oczach matki to już w ogóle. Na miejsce wezwany został śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Niestety ratownikom nie udało się przywrócić funkcji życiowych dziecka. Kierowca oczywiście będzie przesłuchiwany w tej sprawie, będą przesłuchiwani świadkowie. Gdyby się okazało, że gdzieś tam jakaś wina była, no to wiadomo, że sprawa trafi do sądu. Natomiast no, ja nie chcę wyrokować, bo to postępowanie wykazuje. Natomiast wstępnie powiem w ten sposób, że to ma charakter wypadku, którego trudno byłoby uniknąć każdemu, który tamtędy przejeżdżał w tym momencie. Kierujący samochodem był trzeźwy. Policja wyklucza również nadmierną prędkość. Śledztwo wykaże okoliczności wypadku. Sprawą Nubii żyła 2 lata temu cała Polska. Tak wyglądała ucieczka Kamila Stanka wraz z drapieżnym kotem przed pracownikami poznańskiego ZOO, którzy przyjechali mu go odebrać.
Po decyzji sądu o przepadku zwierzęcia na rzecz Skarbu Państwa. Wyrok nakazowy, czyli bez przeprowadzenia rozprawy, zapadł kilka miesięcy temu. Teraz sprawa byłego właściciela Nubii wraca na wokandę Sądu Rejonowego w Zawierciu. Zarzuty dotyczą znęcania się nad pumą, zarobkowego używania zwierzęcia gatunku dzikiego bez zezwolenia, jego przywłaszczenia oraz narażenia zdrowia i życia osób, ponieważ podczas próby odebrania Nubii mężczyzna wypuścił ją z klatki. Kamil Stanek został skazany na zakaz posiadania zwierząt i prace społeczne w wymiarze 30 godzin miesięcznie przez okres 2 lat. Ten wyrok został zaskarżony, a sąd na dzisiaj wyznaczył termin rozprawy. Jednak wszystko działo się za zamkniętymi drzwiami. Zamknięta w chorzowskim zoo jest nadal Nubia. Nic nie wskazuje jednak na to, że puma ma się tutaj źle i miałaby zmienić miejsce pobytu. Innego zdania jest jej poprzedni właściciel. Oskarżony weteran z Afganistanu w dalszym ciągu liczy na odzyskanie zwierzęcia. To są zarzuty, które zostały sformułowane jako taki szach po to, żebym nie mógł odzyskać Nubii. Dlatego, że jeśli będę miał znęcanie, czyli zakaz posiadania zwierząt, to de facto nie mogę jej odzyskać. Procedury prawne w możliwości odzyskania zwierzęcia cały czas istnieją, więc tutaj strona jak gdyby oponentów wie o tym i próbuje używać dodatkowych argumentów. Jednak to nie pumy, ale właśnie jej właściciela dotyczy trwająca sprawa. Dzisiaj miała odbyć się rozprawa, ale do niej nie doszło. Sędzia referent powzięła wiedzę, że w jednej z poprzednich spraw dotyczących mojego klienta pod adresem sędziego referenta kierowane były groźby karalne. Prokuratura rejonowa w Zawierciu dziś nie była w stanie określić, jak to postępowanie się zakończyło, czy ono jest w toku, czy zostało umorzone, czy ktoś został wykryty i pociągnięty do odpowiedzialności. W związku z powyższym najpierw sąd poczeka na odpowiedź z prokuratury w Zawierciu, jakie były losy tego postępowania, a potem zastanowi się, czy z tego powodu nie byłoby lepiej tej sprawy przekazać gdzie indziej. Oskarżony do winy się nie przyznaje, a jego obrońca podkreśla, że nie widzi znamion przestępstwa. Inne zdanie mają obrońcy zwierząt, którzy w tej sprawie odegrali dużą rolę. W ogóle nie rozumie, jakie są potrzeby takiego zwierzęcia. Pan oskarżony twierdzi, że zwierzę miało świetnie, pospało w łóżku i było w domu. Ale puma nie potrzebuje łóżka, nie potrzebuje domu. Puma potrzebuje warunków, które mają inne pumy. Potrzebuje lasu, potrzebuje wolności, potrzebuje przestrzeni, potrzebuje wspinania się, potrzebuje spokoju w dzień i aktywności w nocy, potrzebuje polowania. Pan oskarżony nie zapewniał jej takich warunków. Na razie Kamil Stanek twierdzi, że trwa polowanie na niego. Dalszy ciąg tej sprawy nastąpi, bo sąd ma wyznaczyć nowy termin rozprawy. Niewykluczone, że odbędzie się ona już nie w Zawierciu, ale gdzie indziej. W Katowicach odbyła się dziś rekonstrukcja pierwszego posiedzenia Sejmu Śląskiego. 10 października 1922 roku, czyli równo 100 lat temu, otworzyła go jako marszałek senior Janina Omańkowska. To doskonały przyczynek do opowiedzenia o historii Sejmu Śląskiego, ale także roli kobiet w górnośląskim parlamentaryzmie. Na około 150 posłów było tylko 5 kobiet. Była to Janina Omańkowska, Elżbieta Korfantowa, Bronisława Szymkowiakówna, Maria Kujawska i Maria Gruchlikowa. Te kobiety chcemy przywrócić pamięci. Przypomniano postaci wszystkich międzywojennych posłanek na Sejm Śląski. Rola kobiet na politycznej scenie w wymiarze historycznym to temat, o którym rzadko wspomina się w szkołach. Dlatego szczególnie cenne było to, że w wydarzeniu uczestniczyli nauczyciele i uczniowie. Przede wszystkim to, na czym mi bardzo zależało, to żeby poznali tą brakującą połowę dziejów, czyli te aspekty kobiece i ich wkład w historię, w rozwój tego regionu. Nie tylko trzeba przypominać historię Sejmu Śląskiego, ale trzeba też przypominać herstorię Sejmu Śląskiego oraz pokazywać, że to tutaj właśnie, a nie w Warszawie, kobieta pierwsza otwierała Sejm. Rekonstrukcja towarzyszyła otwartej właśnie wystawie pod tytułem 60 na 100 – sąsiadki głosem kobiet o powstaniach śląskich i plebiscycie. Będzie ona dostępna w historycznym gmachu Sejmu Śląskiego do 2 listopada. Wstęp jest bezpłatny.